Ziemia, nasza planeta, widziana z kosmosu, jest tylko niewielkim okruchem, ale dla nas, ludzi, to cały świat, miejsce, w którym żyjemy, pracujemy, wychowujemy dzieci. Czy dbamy o naszą planetę jak o najcenniejszy skarb, czy wręcz przeciwnie, sukcesywnie ją niszczymy? W tym programie poznamy wpływ człowieka na środowisko. Udowodnimy, że ludzie i środowisko są jak naczynia połączone. Dbając o środowisko, dbamy o samych siebie. Telekomunikacja, energetyka i transport. Te dziedziny gospodarki w ostatnim 30-leciu rozwijają się w ogromnym tempie. Szybkie komputery pozwalają na tworzenie inteligentnych sieci energetycznych. Pojawiają się nowe technologie w odnawialnych źródłach energii, których stworzenie nie byłoby możliwe bez skomplikowanych modeli matematycznych. Nowe technologie obecnie są we wszystkich dziedzinach gospodarki, nauki i życia. Świat przyspiesza, żądając jeszcze bardziej błyskawicznych komputerów, smartfonów, a także środków transportu. Zaledwie 100 lat temu był to jeden z podstawowych środków transportu. Dziś bryczki i dorożki to jedynie oryginalny sposób zwiedzania czy też poruszania się. Co ciekawe, konie zniknęły jako środek transportu niemal błyskawicznie w ciągu zaledwie kilkunastu lat. Zostały zastąpione przez samochody, które okazały się szybsze, tańsze i sprawniejsze. Czy podobny los czeka współczesne auta, a na naszych ulicach pojawią się zupełnie nowe rozwiązania technologiczne? Wydaje się to nieuniknione. Podobnie jak dorożki, tak samochody są dziś nieefektywne, drogie, a przede wszystkim bardzo szkodliwe dla środowiska. Transport miejski to druga po ogrzewaniu domów przyczyna smogu w miastach. Oczywiście w zależności od miasta występują pewne różnice. Na przykład w Krakowie czy Wrocławiu powietrze zatruwają przede wszystkim tzw. kopciuchy, czyli tradycyjne piece, a w Warszawie smog powodowany jest głównie przez transport drogowy. Według badań pojazdy odpowiadają nawet za 60% zanieczyszczeń w centrach aglomeracji miejskich. Jak wygląda w Polsce walka ze smogiem samochodowym pochodzącym z silników spalinowych? Tu odpowiedź jest dosyć przykra, bo ta walka wygląda bardzo źle. Jeśli chodzi o samochody, nasza mentalność, nasze podejście do pojazdów, samochodów jest raczej takie bałwochalcze i samochody bardzo cenimy. I nie chcemy, żeby te samochody, żeby możliwość poruszania się samochodami nam ograniczono. W związku z tym nie mamy w Polsce właściwie dobrych, odpowiednich przepisów, które by napływ samochodów do miast ograniczały. Które miasta są najbardziej narażone? Największy ruch samochodowy jest oczywiście w aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań. Do Warszawy każdego dnia wjeżdża ponad 500 000 samochodów i te 500 000 samochodów wyjeżdża. Do tego musimy dołożyć jeszcze co najmniej drugie tyle samochodów, które poruszają się wewnątrz tej aglomeracji. No to mamy ponad 1 000 000 pojazdów, które non-stop kręcą się po mieście, generując, szacuje się, około 60% zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawy. Które auta są największymi trucicielami? No, auta stare, auta zdezelowane, diesle, często z wyciętnym filtrem DPF. Wiemy o tym, że spaliny dieslowskie mają dowiedzione działanie rakotwórcze na ludziach. W związku z tym każdy samochód dieslowski, niezależnie od tego, jaką klasą jest oznaczony, jest samochodem, którego spaliny są dla nas szkodliwe. W jakich porach roku transport samochodowy najbardziej nam szkodzi? Jeśli przyglądamy się stężeniom pyłów zawieszonych w stacjach komunikacyjnych, takich jakie na przykład znajdują się w Krakowie przy ulicy Krasińskiego czy w Warszawie w Alejach Niepodległości, to można zaobserwować, że to zanieczyszczenie samochodowe jest prawie stałe. Niezależnie od pory roku, czy to będzie zima, wiosna czy lato, ruch samochodowy jest dosyć do siebie zbliżony. Może trochę w wakacje tych samochodów jest nieco mniej, ale to jest naprawdę niewielka różnica. Zanim wsiądziemy do auta elektrycznego, w całości napędzanego czystą energią z odnawialnych źródeł, warto byśmy ograniczyli emisję spalin w naszych samochodach. Rozwiązaniem są samochody hybrydowe, czyli takie, które łączą w sobie tradycyjny napęd spalinowy i silnik elektryczny.
Takie auta w cyklu miejskim spalają zaledwie około 5 litrów paliwa na 100 km, a więc zdecydowanie mniej niż ich konkurenci spalinowi. Dodatkowo emitują do atmosfery zdecydowanie mniej szkodliwych substancji w porównaniu do diesli czy też benzyniaków. Dlaczego tak się dzieje? Otóż samochody hybrydowe połowę tego samego dystansu pokonują na silniku elektrycznym, dodatkowo ładowanym podczas hamowania. Czy hybrydy są lekarstwem na złą emisję? Żadna hybryda nie spełnia tego warunku. Pamiętajmy bowiem, że auto hybrydowe to nadal współpraca dwóch silników, spalinowego i elektrycznego. Natomiast oczywiste jest, że nowe auto hybrydowe emituje mniej szkodliwych substancji niż stary diesel. Natomiast rzeczywiście to jest taki półśrodek, to jest droga prowadząca dla koncernów motoryzacyjnych do wprowadzenia na rynek samochodów elektrycznych. Co obecnie szykuje nam technika? No, technika obecnie to szykuje nam samochodową rewolucję, a mianowicie zupełną rezygnację z silników spalinowych. To właśnie auta elektryczne są takim zeroemisyjnym rozwiązaniem. Wprawdzie silniki elektryczne mają bardzo dużo walorów, natomiast mają też pewne ograniczenia. Zadaniem, takim głównym zadaniem dla konstruktorów silników aut elektrycznych jest skonstruowanie takiej baterii, która będzie dłużej pozwalała nam jechać tym autem, będzie tańsza w eksploatacji, tańsza w zakupie, ale będzie również mniejsza. I tak na przykład zupełnie całkiem niedawno Japończycy zrobili milowy krok w technologii baterii litowo-jonowej. To jest taka bateria, która ma stały elektrolit i kumuluje energię dwukrotnie większą. Także niewątpliwie auta elektryczne są przyszłością motoryzacji, no i takim ratunkiem dla naszego powietrza, dla naszej atmosfery. Co możemy teraz zrobić dla poprawy jakości powietrza, jeśli nie stać nas ani na hybrydę, ani na auto elektryczne? No tak naprawdę, no to możemy przesiąść się na rower, możemy przesiąść się do transportu publicznego, a póki rzeczywiście te ceny tych aut nie spadną, aczkolwiek myślę, że to jest niedaleka przyszłość, no to eco-driving, czyli gaśmy auto w korkach na czerwonym świetle, korzystajmy z klimatyzacji tylko wtedy, kiedy ona jest niezbędna, dbajmy o te auta, róbmy przeglądy, wymieniajmy filtry, no to jest tyle, co możemy zrobić na ten moment. Tylko 7% zanieczyszczeń pochodzi z rur wydechowych samochodów. Kilkanaście procent to drobinki z opon i klocków hamulcowych. Reszta, czyli 80%, to pyle niewtórne, czyli to, co leży na jezdni i wzbijane jest w górę przez przejeżdżające pojazdy. Naturalną odpowiedzią na problem zanieczyszczenia powietrza w miastach jest transport zbiorowy. Elektryczne tramwaje, trolejbusy czy współczesne autobusy z napędem elektrycznym i hybrydowym. Rozwiązanie idealne, ale nie każdy z nas chce i może ograniczać się do transportu publicznego. Tym bardziej, że do japońskiej punktualności nam jeszcze daleko. Zdarza się, że pojazdy są kiepskiej jakości. Jak pokazują badania, nawet darmowy przejazd w czasie alarmu smogowego nie wpływa na zmniejszenie ruchu indywidualnych samochodów. Pozostają ograniczenia i zakazy. W walce o czyste powietrze w wielu europejskich miastach postawiono na ograniczenie ruchu w centrum. Tak jest w Berlinie, Madrycie, Hamburgu, Stuttgarcie czy Londynie. Zwykle odbywa się to stopniowo. Najpierw wprowadza się zakaz wjazdu dla najstarszych i najbardziej emisyjnych pojazdów. Po przysłowiowych starych dieslach przychodzi czas na pojazdy benzynowe i w końcu możliwość wjazdu mają tylko pojazdy hybrydowe czy te w pełni elektryczne. Zdaniem ekspertów polskie miasta nie są jeszcze gotowe na radykalne wyeliminowanie samochodów z centrów, ale należy się spodziewać, że samorządy, a także sami mieszkańcy będą coraz częściej o to walczyć. Na krakowskim Kazimierzu są już testowane takie rozwiązania. Strefa czystego transportu to nowe narzędzie, które dostały samorządy w kontekście wprowadzania stref zeroemisyjnych. Są to strefy, które mogą powstawać w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których na zasadach ustalonych przez rady gmin dostępne są pewne wyjątki, natomiast co do zasady mogą wjeżdżać pojazdy elektryczne, pojazdy zeroemisyjne ogólnie rzecz biorąc. Kraków jako pierwsze miasto postanowił sprawdzić to rozwiązanie. Najważniejsze wnioski są takie, że po pierwsze efektywność stref zeroemisyjnych możemy powiedzieć, że potwierdziła się względem tego,
co jest wdrażane lub planowane w innych miastach. To znaczy rzeczywiście ilość samochodów spada drastycznie. Powiem w ten sposób, że obrazki z początkowych, pierwszych tygodni obowiązywania strefy, wtedy kiedy też była egzekwowana silnie przez służby porządkowe, no pokazały de facto fragment miasta bez samochodów. Coś, o czym w zasadzie marzymy trochę, patrząc na codzienne funkcjonowanie przestrzeni publicznej każdego polskiego miasta. My mamy ten komfort, że zrobiliśmy krok do przodu i na pewno łatwiej nam będzie dyskutować o przyszłości i rozwiązaniach docelowych. Tutaj ja myślę, że trzeba patrzeć na to też kompleksowo. Jest mały, ale mimo wszystko katalog rozwiązań, które służą do jednego celu, jakim jest redukcja liczby pojazdów w miastach, tak? Bo tak naprawdę to jest celem, przy czym to jest tylko cel operacyjny, tak? Celem strategicznym jest właśnie czystsze powietrze i lepsza przestrzeń publiczna, którą osiągniemy poprzez mniejszą ilość samochodów. Do 2025 roku w ofercie tylko 5 największych na świecie koncernów motoryzacyjnych pojawi się ponad 100 nowych modeli zeroemisyjnych. Smog, którego źródłem jest komunikacja, dotyczy głównie, przede wszystkim dużych miast. Nic też dziwnego, że właśnie dla miast szuka się tych rozwiązań systemowych opartych na elektromobilności. Jakie to są dzisiaj rozwiązania? Najbardziej popularnym jest w tym momencie pójście w nisko i zeroemisyjność, czyli wymiana taboru na dużo bardziej ekologiczny. W ten sposób w dalszym ciągu próbujemy zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach, bo to właśnie w dużych miastach udział transportu w całkowitym wolumenie zanieczyszczeń szacowany jest nawet na 60-70%. Co udało się do tej pory zrobić dla tego typu transportu? Na przestrzeni ostatnich 3-4 lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił co najmniej 4 programy priorytetowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na zakup nowoczesnego, ekologicznego transportu oraz jest program dla strategii elektromobilności. W ten sposób już 7 miast uzyskało dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 26 milionów złotych oraz pożyczki 13,5 miliona złotych. Do tego Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podjął kolejną pozytywną decyzję, zatwierdzając wniosek miasta Malbork, dzięki któremu uzyskamy kolejny efekt rzeczowy, to jest 5 elektrycznych autobusów dla tego miasta. W oczekiwaniu na rozwiązania systemowe, na obniżenie cen aut elektrycznych, na upowszechnienie stacji ładowania elektryków, a także na rozwój chociażby komunikacji miejskiej, możemy zrobić bardzo wiele dla poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Wystarczy, że zadbamy o jakość silników naszych samochodów. Jak pokazują badania, sprawny system spalania, jakość mieszanki paliwowo-powietrznej, a także wymiana filtrów, to wszystko powoduje, że do atmosfery trafia mniej substancji szkodliwych. To jednocześnie wpływa na nasze finanse. Okazuje się, że dbając o nasze portfele, dbamy również o jakość powietrza, którym oddychamy. Do zobaczenia.